Zatem przedefilują współczesne pododdziały, w tym pododdziały zagraniczne ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki oraz Kanady, pododdziały historyczne, szwadron kawalerii Wojska Polskiego, pojazdy wojskowe, współczesne i historyczne. Jaskółowski to piechota z 1920 roku w mundurach polskiej armii z czasów wojny polsko-sowieckiej. Wśród żołnierzy są także kobiety z ochotniczej legii i harcerze. Drugi pododdział prowadzi kapral rezerwy Marek Babulewicz, prezentuje umundurowanie polowe, w jakim oddziały wyszły do walki w 1939 roku. Kolorystyki, jak zawsze, defiladzie dodają kawalerzyści, oto szwadron kawalerii Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Jarosława Stawskiego, wystawiony przez batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego. Już w niedługim czasie będą Państwo mogli obejrzeć więcej koni i kawalerzystów na ulicach Warszawy, a to za sprawą corocznie organizowanego w pierwszy weekend września Święta Kawalerii. A przed nami defilada pododdziałów kołowych i gąsienicowych. Defiladę otwiera ugrupowanie pojazdów używanych przez żandarmerię wojskową. Samochody Skoda Octavia, samochody interwencyjne Volkswagen Crafter. Za nimi cztery samochody osobowo-terenowe, Land Rover Defender w wersji pojazdów interwencyjnych żandarmerii wojskowej. A kolumny pojazdów żandarmerii zamykają dwa pojazdy interwencyjne w wersji wozów dowodzenia. Kolejne pojazdy to kłady używane przez pododdziały rozpoznawcze. Kłady, które Państwo widzicie, występują w wyposażeniu 9 Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego. Pierwsze to pojazdy typu Arctic Cup, kolejne to pojazdy typu Polaris Sport. I kolejne pojazdy typu Quad to pojazdy Bombardier. Kłady przeznaczone są do wykonywania różnorodnych zadań w różnych warunkach terenowych. Przede wszystkim umożliwiają bezproblemowe pokonywanie bezdroży, terenów pustynnych, terenów górzystych. Kolejne samochody to samochody ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności HMVW 1165A, popularny Humvee. Jest to wersja o zmniejszonym opancerzeniu, lecz zwiększonej mobilności. Wersja specjalnie skonstruowana pod kątem wojsk specjalnych. Pojazdy wystawiła jednostka wojskowa komandosów z Lublińca. A kolejne to Mercedesy terenowe wystawione przez jednostkę wojskową Grom. Przed trybuną pojazdy osobowo-terenowe Toyota Hilux w wersji pojazdów uzbrojonych. Pojazdy należą do jednostki wojskowej Grom. Kolumny
Piorun na 6 samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności Honker 2000 w wersji lekko opancerzonej Skorpion 3. Pojazdy wystawił pododdział rozpoznawczy 9 punktu rozpoznawczego. Pojazdy te eksploatowane są przez kompanię dalekiego rozpoznania. Dwa bezzałogowe statki powietrzne typu Orbiter, które są przeznaczone do prowadzenia rozpoznania taktycznego, przewożone na pojazdach należących do 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. I znów samochody wysokiej mobilności Humvee, pododdziały wystawił 9 pułk rozpoznawczy. A do trybuny zbliża się pełna kompania zmotoryzowana na kołowych transporterach opancerzonych AMV wersji 8x8, nazywanych Rosomakami. Kołowe transportery opancerzone w wersji zwierzą bojową uzbrojoną w 30 mm armatę MK44. Pojazdy te przeznaczone są do przewozu drużyny piechoty, a za pomocą uzbrojenia pokładowego mogą one wspierać działania tych drużyn. Obecnie sprzęt ten jest eksploatowany przez 12 i 17 Brygady Zmechanizowane. Pojazdy, które widzimy, wystawiła 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana imienia generała Józefa Tobora-Muśnickiego z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej imienia generała imienia króla Jana III Sobieskiego. Zajmuje 3 żołnierzy załogi oraz 6 żołnierzy desantu. W tej chwili przed trybuną ostatnie 2 rosomaki z tego pododdziału, a za nimi 2 rosomaki w wersji wozu ewakuacji medycznej. Z podwyższoną kadłubem przedziału desantowego. Pojazdy to mogą ewakuować z pola walki 3 poszkodowanych w pozycji leżącej i 4 pacjentów siedzących. A ten ciężki wóz to radiolokacyjny zestaw rozpoznania artyleryjskiego Liwiec. Sprzęt wystawił 11 punkt artylerii z 16 Dywizji Zmechanizowanej. I pododdział artylerii samobieżnej. Są to samobieżne armatohaubice kalibru 152 mm Dana. W latach 80. Wojsko Polskie zakupiło 111 egzemplarzy tego sprzętu. Sprzęt, który sprawdził się w trudnych bojowych warunkach w Afganistanie. Jak już wspomniałem, kaliber 152 mm, odległość strzału maksymalna 18 700 metrów. Kolejny pododdział artyleryjski to samobieżna wyrzutnia rakietowa WR Langusta na podwoziu samochodu ciężarowego Jelcz, kaliber 122 mm, liczba luf 40. Czas wystrzelenia pełnej salwy to zaledwie 20 sekund, a maksymalny zasięg strzelania to 42 km. Sprzęt wystawił 11 pułk artylerii z Węgorzewa. W tej chwili do trybuny zbliżają się opancerzone samochody Star 266 przeznaczone do transportu strzelców wyposażonych w przeciwlotnicze przenośne zestawy rakietowe Grom. Sprzęt wystawiła 12 Brygada Zmechanizowana z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina. I kolejne pojazdy tego typu z posadowionym na podwoziu zestawem przeciwlotniczym ZUR-23-2K. Sprzęt wystawiła również 12 Brygada Zmechanizowana. Kolejny pododdział przeciwlotniczy to przeciwlotnicze rakietowe wozy bojowe OSA-P, zmodernizowane w ostatnich latach.
Obecnie sprzęt tego typu znajduje się w wyposażeniu dwóch pułków przeciwlotniczych. Te zestawy, które możemy widzieć, wystawił 8 pułk przeciwlotniczy z Koszalina. Dociekliwsi z Państwa zauważą, że pojazdy te mogą samodzielnie pokonywać przeszkody wodne. Pojazdy uzbrojone w 6 wyrzutni rakiet przeciwlotniczych oraz stacje kierowania ogniem. Oznaczone są również głowice elektroniczne. 2 pojazdy dowodzenia, zautomatyzowane pod dowodzenia Łowcza 3K. A za nimi sprzęt wojsk inżynieryjnych. 2 samobieżne trały przeciwminowe. Pożemy. Trały wystawią 2 punkt saperów wskazówki. Oraz 2 mosty na podwoziu samochodowym MS-20 Taglesię, przeznaczone do przeprawiania sprzętu ciężkiego o masie do 73 ton. A kolumnę pojazdów kolejno-kołowych zamykają samochody sanitarne czteroruszowe na podwoziu WEGO, wystawione przez 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, 17. Brygadę Zmechanizowaną i 1. Warszawską Brygadę Pancerną. Do trybuny zbliża się kompania czołgów Leopard 2A5. To najnowsze czołgi w wyposażeniu Wojska Polskiego. W zeszłym roku Wojsko Polskie zakupiło 105 sztuk tego sprzętu, który wejdzie na uzbrojenie 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Mając na uwadze tradycje wyliczone przez ten Związek Taktyczny, w zasadzie należałoby powiedzieć, że to nie kompania czołgów, lecz szwadron pancerny, ponieważ dywizja ta dziedziczy tradycję 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Marszka. W ten sposób 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej będzie jedynym w Wojsku Polskim Związkiem Taktycznym, który w całości będzie wyposażony w pojazdy rodziny Leopard 2. Sojuszu Północnoatlantyckiego tak nowoczesnymi czołgami dysponują tylko 2 armie. To jest Wojsko Polskie oraz Armia Grecka. No i oczywiście Armia Niemiecka, która dysponuje najnowszymi modelami tych wozów. Brygady Kawalerii Pancernej imienia Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego. A przed trybuną samobieżne 155-mm haubice Krestu Kilometrów. Sprzęt, który widzimy, to transporter miżynowania narzutowego Kroton na podwoziu transportera MPLB. Jest on w stanie postawić w ciągu kwadransa pole minowe o wymiarach 1200 na 200 metrów. A kolumnę zamykają 2 wozy zabezpieczenia technicznego. WZT-3 oraz Bergpanzer 88. Używany przez Wojsko Polskie w okresie II Rzeczypospolitej. Tę kolumnę otwierają motocykle Sokół. Zarówno Sokół pojedynczy, tak zwany Solo, Sokół 600 oraz Sokół z przyczepką o mocniejszym silniku Sokół 1000. Za nimi pojazd osobowo-terenowy polski Fiat 508-3 w wersji łazik.
pojazd skonstruowany w 1935 roku. Kolejny z pojazdów to limuzyna dla generałów i wyższych oficerów, wykonująca jednocześnie zadania wozu sztabowego. Samochód CWS T1. To całkowicie polski samochód skonstruowany z Muzeum Wojska Polskiego. Sprzęt polskiej artylerii. To 75 5 mm armata wzór 14 oraz 150 mm haubica wzór 17. Obie produkcji francuskiej. Na kolejnej przyczepie widzimy 76 mm armatę górską wzór 1909 produkcji rosyjskiej oraz 120 mm armatę wzór 1878 również produkcji francuskiej. I pora na pojazdy pancerne. Zamykają dwa czołgi rozpoznawcze wersji TKS. Czołgi dwuosobowe. W zasadzie trudno powiedzieć, że są to czołgi. Ale proszę Państwa, to nie koniec defilady sprzętu historycznego, bowiem w tej chwili do trybuny zbliża się kolejny pojazd. W 2009 roku odbudowę tego pojazdu wsparła Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jeszcze nie koniec defilady historycznego sprzętu pancernego, ponieważ kolumnę pojazdów pancernych z okresu II Rzeczypospolitej zamykają czołgi FT-17 Renault. To francuski czołg lekki z okresu I wojny światowej, eksploatowany przez kilka państw, po wojnie również przez Polskę. Ten czołg został wyposażony w 1919 roku w pierwszy pułk czołgów Wojska Polskiego, który został sformowany we Francji. Wraz z tym oddziałem czołgi te przybyły do Polski, wzięły udział w wojnie z bolszewicką Rosją w latach 1919-1920. Proszę Państwa, można powiedzieć, że był to najlepszy czołg I wojny światowej, bowiem jego konstrukcja, umiejscowienie poszczególnych przedziałów stało się klasycznym rozwiązaniem dla wszystkich czołgów na całym świecie przez najbliższe 100 lat. A więc z przodu przedział kierowania, w środku przedział bojowy, z tyłu przedział silnikowy. Jedynym czołgiem, gdzie preferowane są inne rozwiązania, jest tylko i wyłącznie izraelska Merkawa. A więc można powiedzieć, że czołg Renault FT-17 to najlepszy czołg I wojny światowej, ale zarazem najgorszy czołg II wojny światowej, ponieważ kilka państw w 1939 roku nadal używało...